Witam się, moi drodzy, w kolejnym odcinku z serii zakupowej. Wiem, że niektóre osoby lubią właśnie takie filmy z serii, moi drodzy, zakupowej. To jak mam takie, wiecie, coś większą ilość zakupów, to Wam staram się nagrać i pokazać, co akurat w danym momencie się w domu skończyło i co zostało kupione. Wiadomo, że ja zawsze muszę mieć w domu drożdże, bo piekę chleb. Także drożdże zawsze muszą, moi drodzy, być. Tutaj mamy ser w plasterkach Gouda. Wiadomo, że na kanapki zawsze się w domu przydaje i jest potrzebny ser Gouda. A to na jakichś wymyślnych serów, wiecie, nie kupuję. Mam tutaj dwie, tym razem Kasie, dwie margaryny Kasie, bo zawsze coś lubię sobie, wiecie, upiec i dobrze, jak ta margaryna po prostu w lodówce jest. A kiedy mnie Wenat znajdzie na upieczenie jakiegoś fajnego ciasta, to po prostu biorę i działam, prawda? Także zawsze dobrze, jak tą margarynę mam. Akurat mi się wszystkie skończyły, więc mam dwie na jakieś fajne wypieki. Tutaj mam, moi drodzy, tym razem parówki. Chłopaki lubią, już dawno, powiem Wam szczerze, nie kupowałam parówek, jakoś tak zapomniałam na gorąco sokołu zakupy, głównie z Carrefoura. Kilogram tym parówek wieprzowo-drobiowe, takie parówki 16,9 groszy. Będą mieli tak 2-3 parówki na raz. Tutaj kupiłam takie, może one nie za duże są, takie gniazdka, makarony po 250 gram, czyli pół kilograma. Tak myślę, na jeden rosół, żeby nie było za dużo. Bo teraz takie chłodne dni i powiem Wam, że muszę któregoś dnia na dniach zrobić rosół, bo fajny rosół jest taki rozgrzewający, wiadomo, nie? Na takie chłodne po prostu dni. Przecież się ciemno robi i taka pogoda, jak to się mówi, jesienna, lekko pada w tym momencie i rosołek jak znalazł. Także takie. Jeszcze takich akurat nie miałam. Podobne takie gniazdka też kiedyś w Biedronce były, a jakoś teraz ostatnio nie kupujemy w Biedronce. Zwykliśmy. Oczywiście w domu musi być olej. Tutaj mamy taką dużą butelkę oleju. Jakiś wielkopolski olej rzepakowy. Bez tego, jak to się mówi, ani rusz. Wzięliśmy taką jeszcze świeczkę zapachową, zapach sosny. No powiem Wam, że nawet ładnie pachnie. Jeszcze takie nie było. Także nawet fajnie. No dobra, kochani, lecimy dalej, bo coś nie mną się zakręciło. Wzięłam taką kawę, tym razem familijną, na spróbowanie. Familijna Chibo, żółta. Dwie herbatki owocowe, malina i słodka wiśnia. Zobaczymy. Słodkę wiśnię jeszcze chyba nie miałam, malinową miałam. Chociaż wiadomo, że ja mam soki i tak dalej. W zasadzie powiem Wam, że ja piję i dzieciaki piją, bo już mąż i córka to oni nie piją już owocowych herbat. Tam córce się zdarza, mąż to zazwyczaj czarna herbata, także będzie zapas. Skończył mi się akurat, kończy mi się w zasadzie po prostu płyn, tak zwaną tłuszczacz do mycia zlewu, kuchenki i tak dalej. Wziąłem sobie tym razem Ludwika. Ludwik ekologiczna pianka do po prostu do kuchni. Ma czyścić na poły, do mycia właśnie kuchenki, do mycia zlewu. Zobaczę, jak się sprawdzi, jeszcze go nie miałam. 750 ml. Mamy tutaj
Takie fajne były, miękkie, mięciuteńkie jabłka, więc jabłka. Będę kładła na drugą stronę. Duży, duży zapas tym razem. W ilość poszłam. Duży zapas płatków tych takich. Płatków, duże opakowanie, kilowe płatków, bo u mnie te płatki, to wiecie, znikają na momencie. Dzieci bardzo lubią płatki, takie kółka, i oczywiście są zwykłe, takie zwykłe, standardowe płatki. Kukurydziane też kilogram. Takie płatki, to powiem wam, że ja nawet tak po gaści tych płatków kukurydzianych chomikom daję. Także mogą sobie spokojnie jeść. Mamy tutaj jeszcze takie ciastka, takie pierniczki mąż sobie wziął, że chciało mu się. I tak, tutaj już może najpierw zaczniemy od tego, co na stole. Czyli mamy coś z takich, wiecie, użytkowych rzeczy, czyli mamy taką patelnię do tego, do naleśników. Patelnia 20 cm. Tutaj już zostało przez moje dzieciaki oczywiście ten papier zdarty. I taką sobie, powiem wam, wzięłam dużą, głęboką patelnię. Taka marmurkowa. Ona, powiem wam, że ciężka jest nawet. Taka do duszenia mięsa czy coś. Taka, wiecie, taka głębsza. I zaraz wam te gabaryty pokażę. Co tam mam gabaryty, bo wiadomo, że zawsze mąka, cukier i tak dalej. Jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, to odstawię. Chwila, moment. Ale tak. Oczywiście wszystko leci. Moi drodzy, jakby nie. Mam mąkę żytnią 720, akurat w Carrefourze nie było, była po prostu w Eleklerku. I ostatnio mnie się Wicka właśnie, Helena Samborska pytała, bo ona też robi właśnie chleb, w jakiej cenie jest ta mąka żytnia, więc pamiętając o twoim pytaniu, już ci mówię, 4,49 za kilogram, 720. Ja swego czasu nawet przez internet kupowałam, bo nie było, ale w zasadzie nie ma w jednym sklepie, to w drugim jest. Czyli mąka do wypieku chleba 724,49, czyli 4,50 u nas. To mam takich, mąka żytnia, wzięłam sobie 5 razy. I zaraz przyjdziemy do gabarytów. Czyli tak, to sobie wszystko, wiadomo, potem powyciągam, bo chciałam wam nagrać. Czyli mam tą mąkę właśnie żytnią, którą wam pokazywałam przed chwilą, razy 5. Mamy naszą mąkę. Oczywiście to nie jest żadna reklama, bo akurat mieszkamy, wiecie, na Zamojszczyźnie. Więc mamy naszą mąkę Zamojska, z Małomojska pszenna. Czekajcie, z tej strony wam pokażę. Tak się prezentuje z naszym zamojskim ratuszem. Mąka zamojska. Na dole mleko 3,2, 12 sztuk i 10 kg cukru. Czyli takie, wiecie, co miesięczne po prostu zapasy. Ja piekę dużo, piekę też chleb, jak wiecie, także mąki u mnie idzie, zarówno pszennej, jak i tej mąki po prostu żytniej. Także tutaj jest tak, tutaj jest ta mąka, a dzisiaj szykuje się sprzątanko u moich podopiecznych, więc mamy takie duże opakowanie, bo tam mi zostało chyba pół paczki, także na pewno mi nie starczy. Z poprzedniego zakupu trociny. I będzie dzisiaj wieczorem sprzątanie u chomików. Takie nieduże, nie małe, moi drodzy, za kupy. No i wracamy na stół. W tym momencie już się chyba z wami
pożegnam. Troszkę zakupów było. Oczywiście, jak się film podobał, to oczywiście zostawiajcie. Oczywiście, oczywiście i to oczywiście. Powtarzam się, zostawiajcie, wiadomo. Łapkę w górę, jakiś fajny komentarz. Będzie mi bardzo miło, bo lubię czytać wasze, wiecie, komentarze. A ja się z wami żegnam i zabieram się za sprzątanie tych wszystkich produktów na swoje miejsca docelowe. Pa!